Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Oczywiście, tak na wstępie wam powiem, jakby wiadomo, jak wam się spodoba, jestem niedoświetlony, czekaj, tak. Słuchajcie, jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i suba i wszystko. Postaram się trochę energiczniej te wszystkie odcinki prowadzić. No chyba, że będę to nagrywał jakoś od jakiejś 23 na zapas, to tak, no, słabo to wyjdzie, nie? No ale wiecie, o co chodzi, zostawcie oczywiście łapeczkę, suba i wszystko. I tymczasem niech wleci intro, a my zaczynamy odcinek. Dobra, jesteśmy, tak, znowu na kosmicznej anomalii, bo znowu robiłem misję w Nexusie do badań społeczności. Zobaczmy, czy coś będziemy mieli, może za żywe srebro, to se... nie ma, to niby zalicza wszystkie misje, ale nie będę się skupiał na odcinku, dlatego... aha, mamy rozszerzyć załogę swojego domu, myślałem, że to będzie jakieś bardziej konkretne zadanie, to mamy... tego naukowca zatrudnić. No to robimy, nie? Lecimy do tej bazy i to robimy, no. Po prostu tak bywa, czasem trzeba, nie? Zapytacie się mnie, dlaczego odcinek z No Man's Sky w czwartek Halo Marcelika? To dlatego, że bardzo go chciałem nagrać, a wczoraj nie miałem wam jak go wrzucić, bo nie będę wam się za bardzo tłumaczył. Niby tam może i nie szedłem do szkoły, ale ja miałem badania do tej szkoły i oprócz tego jeszcze parę innych spraw do załatwienia, to naprawdę cały dzień zleciał, a poprzedniego dnia byłem tak zmęczony, że poszedłem nawet spać wcześniej i mi się nie chciało nagrywać, tak to ja bym zdychał na tym odcinku. A dzisiaj to mam troszkę energii więcej. Nie nagrywam tego jakoś bardzo, bardzo późno. I jakoś idzie. Też piszcie mi, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Bo niektórych serii niestety mogę się pozbyć. Nie, ale to spokojnie, nie będzie to ani Single, ani No Man's Sky na przykład, bo to są serie główne na kanale. Dwie, takie, no, przodujące, bo są po prostu głównymi, najdłuższymi seriami, co by nie było. Dla niekumatych to jest drugi sezon No Man's Sky, dlatego to jest bodajże szósty odcinek, ale wcześniej ich było 70, więc no... drugie miejsce zaraz po singlu, nie? Jeśli chodzi o ilość odcinków. Ilość czasu też spędzony w samej grze, nie? Tak poza odcinkami czy na live'ach, nie? Dlatego piszcie mi, co byście chcieli zobaczyć. Czy ewentualnie jakieś gry... Nie, od razu Fortnite mówię, że nie. Ta gra już umarła. I nie chce mi się nagrywać, grać ani w ogóle. Teraz już nawet samemu nie gram. Piszcie mi, co byście chcieli zobaczyć, bo myślę, że chyba wywalę The Crew, ale jeszcze nie jestem pewien, bo się nie przyjął powrót The Crew. Myślałem, że się może chociaż troszkę lepiej przyjmie, się przeliczyłem. I tak jak widzicie, w tym odcinku nie było reklamy do No Man's Sky Polska, to dlatego, że po prostu robię test, przede wszystkim ile będę miał wyświetleń bez, no, linkowania tam do nich. Tam u nich filmu i też, no, mi się wydaje, że to po prostu się tam nie podobało ludziom. A jak się nie podobało, że filmiki swoje tam udostępniałem, linki do nich, to nie będę robił reklamy. A co? Mam mieć, kurde, zaniżone statystyki, ilość taką dislike'ów, jaką dostałem tam, no, pod poprzednim? To ja dziękuję za taką współpracę, nie? Ja dziękuję wtedy. Ja wtedy tam będę na tej grupce. No chyba, że mnie zbanują po tych słowach, ale to by było... no, niesłuszne i bym wtedy nie polecał, ale tak się nie stało, więc tak nie mówię oczywiście. Dobra, mamy spróbować tego naukowca. Może ja będę jakby leciał w tym czasie, jak gadam. Więc jeżeli to się tak, no, nie przyjmie, to po prostu jakby zakończę udostępnienie tam swoich filmów u nich i co za tym idzie też
Nie będę tej reklamy wrzucał, bo nie będę miał po co. Po co mam ich reklamować, jak społeczność, no, mnie tam nie lubi. No. A co ja takiego zrobiłem? No, przecież nie wyzywałem ich tam, nie wiem, no, po prostu odcinek wrzuciłem. I też im tam, no, podesłałem, żeby ktoś sobie mógł obejrzeć. Ja rozumiem, że kogoś, że ktoś może nie lubić moich filmów, ale to nie znaczy, żeby to po prostu taki post z takim linkiem się omija. I tyle. No. Prawda. A nie, wbijasz i tutaj jeszcze takie brzydkie rzeczy. Dla mnie, dla mojego twórcy to troszkę znaczy, bo to jednak to troszkę wpływa na statystyki, a potem jest, kurde, że film, kurde, się nie podoba ludziom, nie? No. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji. Tym bardziej do No Man's Sky Polska nie mam pretensji, żeby mnie nikt się na nie zrozumiał. Po prostu, no... Jeśli tak to będzie miało wyglądać, to po prostu skończę udostępnianie linków tam, co może no wielu ucieszyć, którzy tego nie lubią. I co za tym idzie, przestanę jakby reklamować ich na filmach. Nie płacą mi, to po co mam reklamować ich, co nie? Jakby mi płacili, to co innego. Tak w sumie ostatnio pomyślałem. Niby się to przekładało na większe wyświetlenia. Ale zobaczymy, jakie będzie miał ten bez dania takiej reklamy, nie? W ogóle też a propos samego kanału, szykuje się dużo zmian na niego, tak tutaj nawet nie wytnę teleportacji, ale dam na dużą kamerkę. A propos zmian same, szykują się zmiany na samym kanale, takie dosyć mocne. Ale to nie temat na ten odcinek, bo to jest odcinek z No Man's Sky, a nie odcinek pogadankowy. Wow, coś takiego dziwnego mi się z myszką stało. Dobra, musimy postawić sobie terminal naukowy. Tylko nie chcę stawiać go tutaj, tak jak tu mam budowlany, bo to nie ma służyć to pomieszczenie tym, że do tych terminali, nie? Tylko chciałem zrobić chociaż jedno z tych pomieszczeń, na które miałem plan. Czyli patrzcie, troszkę budowy będzie dzisiaj. Czyli miałem plan zrobić coś takiego. O. Do tego przyłączyć to. Korytarz ze szklanym sufitem. Zmienić mu oczywiście kolor. To jest ten kolor? Tak, to jest ten. Żeby pasowało do całej reszty, nie? I danie tutaj pomieszczenia. Nie mam fundamentów i ja bym musiał sobie odblokować. I teraz usunąć tą ściankę, nie? I dać tutaj te holo drzwi. To będzie fajne. To na razie nie ma prądu. Teraz pytanie, czy ja to będę mógł postawić terminal naukowy, żeby on jakkolwiek ten, czy on będzie potrzebował też... On się nie będzie potrzebował energii budowlanej, nie potrzebował, ale czy będę mógł go postawić w pomieszczeniu bez tego. Bez... jak to się nazywa? Ograniczone do jednego na bazę, co? Przecież... nie stawiałem go nigdzie chyba. Ja mam tylko... Czekaj. To był na pewno naukowy? Nie, to jest budowlany, ty dzbanie, ty. Chyba mogę. I on działa, bo na razie nie chcę tego pomieszczenia zasilać, bo... nie chcę wszystkiego podłączać do tego jednego panelu słonecznego, co mam, i tej baterii, bo to mi nie uciągnie. Planuję zrobić lepsze zasilanie. O Boże, kaszel. Ale wy... w swoim czasie jeszcze, bo do tego trzeba inne rzeczy ogarnąć, ale dobra. Jak tutaj się tak da, to spoko. Okej, zręcznego naukowca. Mam nadzieję, że jak zatrudnię tego naukowca, że będę mógł dalej robić to, ale tymczasem musimy zatrudnić naukowca. Będzie w tym układzie? Nie, to coś czułem, że tak będzie, nie? To lecimy. Dostałem też nawet z ostatniej misji. Mam trochę pouszkodzonych rzeczy. Ja mam w ogóle skaner uszkodzony, że mogę sobie naprawić.
No tak, bo troszkę się ze strażnikami tłukłem, mnie tam zabili parę razy. Mam jeszcze paliwo w hipernapędzie i mam w razie co nawet ten hiperrdzeń dostałem z misji, więc mam zapas paliwa. I zawsze jak tutaj się przeteleportuję, to zaraz przy komputerze bazy, nie? Ja na to gadanie, kurde, to dobre 10 minut zmarnowałem, bo parę się nic nie zrobiłem, tylko do bazy jak już leciałem. Ale musiałem wam trochę wytłumaczyć. Myślę, że dam w montażu napis, że koniec mojego pitolenia w tej i w tej minucie. Chociaż nie. Posłuchajcie, to się przydaje. Jeżeli ktoś będzie chciał, to se sam znajdzie i przewinie. Dobra, więc bierzemy mapę galaktyki i gdzie mamy lecieć po tego naukowca? Tutaj. Dobrze. Nie tu. O, czyżby się papuk chciał pokazać na odcinku? Tak, pokaże się. Tylko jak Mila robi na ramię, to słabo, nie? No dobra, to jesteśmy w tym układzie, co tutaj oznaczyło. Mamy lecieć na stację kosmiczną, nie? Tam można ich znaleźć, nie? Pięknie. On jest z tej strony. Dobra. Bo czasem z tej drugiej, nie? Jakiś specjalista. Mam nadzieję, że twojego będziemy musieli na razie zatrudnić, bo chcę się skupić na tej misji na odcinkach, a nie no, na misjach z bazą. Nie jakiś słuchaj, czy nie uderzaj mi słuchawki. Dobra, to nie jest miłe. Dobra, potencjalnego kandydata tutaj mamy. Okej. Okej. Znam te jego kwestie, przynajmniej te, więc tak nie czytam tego na głos, nie? I tylko zatrudniłem, czy to już wystarczy, czy muszę jeszcze do bazy wrócić? Nie, muszę jeszcze do bazy wrócić, żeby gra zatwierdziła, że on jest tam, nie? Czyli wracamy. Jeszcze wrócić trzeba, nie? Dajcie mi chwilę, ja se wrócę. Ale zwaliłem, przecież teleportera mogę użyć. Nie dość, że nie zużyję paliwa, to jeszcze będzie szybciej. Ja to jestem jednak jezu. Dobra, tak, więc oto jesteśmy w bazie. I chodźmy zacząć, czy ten naukowiec sobie się leczy, on będzie, nie? To wiadomo, no chyba, żeby się coś zbugowało, ale powinien być. Więc chodźmy. Nie chcę, żeby tutaj takie właśnie pomieszczenia były, żeby one się ewentualnie jeszcze rozbudowywały trochę. Żeby były tak zawieszone w powietrzu, ale też niekoniecznie, co też mogą schodzić na niższe poziomy, nie? Już schodzi. Dobra, jest spoko. Pomieszczenie nie jest zasilone, ale to nie jest najważniejsze. Mam go odwiedzić tutaj, nie? Oczywiście, że przepiękna, jeszcze jest rozbudowywana, słuchaj. Dobra, powitajmy go. No okej. Może być. Kwarc i smar dostaliśmy. Bulwa szpiku. Dobra, mam nadzieję, że będę mógł już robić tą misję główną. A to se zrobić przy okazji, wiadomo, nie? Będę chciał tymi misjami tych specjalistów się zajmować. Trochę na odcinkach, trochę samemu, nie? Dobra, to zaliczyłem. Teraz dostaniemy pewnie nowe... Okej. Zgłoś się do Apola, przekaż wieści o swojej basie i personelu. Wróć w kosmos, aby nawiązać kontakt. Dobrze. Tu mamy coś dalej. Słuchajcie. W związku z tym to lecimy. Dla ciebie naukowiec, słuchaj, i nadzorca tam potem porobię te rzeczy, nie? Tam troszkę poczekać musicie. No cóż, tak bywa. Dobra. To Apollo. Jak ci się podoba baza? Koniecznie kogoś zatrudnij. Po co nam jednostki, jeśli nie możemy z ich pomocą zaznaczyć swojej wyższości nad innymi formami życia? No dobrze, przejdźmy do ważniejszych spraw. Jeśli masz ze mną pracować, twoje posłanie musi być w dobrym stanie. Nie możesz tak po prostu gdzieś zginąć. Miły jest.
Przynajmniej na razie. No, bardzo miły on jest. W oszczonych budynkach i uszkodzonych maszynach znajdziesz klastery nanitowe. Ach, ironia losu. Budynki, które zniszczyli strażnicy, doprowadzą do ich zagłady. Wymień klastery nanitowe u handlowców na stacjach kosmicznych, by zdobyć potrzebne technologie. Aha, jeszcze jedno. Weź ten schemat osobistego pola siłowego. Przyda ci się. Uznaj to za prezent. Moją niewielką inwestycję w nasze partnerstwo. Okej, okay, ale to mam nawet zainstalowane, to... No dobra. Także to miejsce... zasobne w nanity. Czy co, ja mam to odwiedzić? No dobra, ja... mam 1800 nanitów ponad. Czyli bym jakieś technologie kupił, no chyba, że Apollo chce jeszcze więcej, to dobra. To, zobaczmy, zbierz nanity. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej, jak zbierzemy. To jest zapewne opuszczony budynek, co nie? Ja bym jeszcze stąd sobie pozbierał te... no... te rdzenie larwarne, bo to jednak można fajnie sprzedać, ale nie chcę tak na to marnować czasu na odcinku. Ja sobie tam nawet jedynie oznaczę, czy coś, nie? Chyba mam schemat tego ogniwa, czy nie mam? Jak nie mam, to słabo. Bym sobie to oznaczył, żeby sobie tutaj potem wrócić, nie? Bo ja potem tutaj, no, tego nie znajdę bez... Okej, okay, ogniwo zapisu. Dwie blachy, łatwiutko. Ja sobie to miejsce... Nie przełączaj mi. Tylko wytłusz więcej. To co się to, że to jest pod tymi samymi, czasami nie załapię. To ja sobie tutaj to... ogniwo postawię, nie? Ewentualnie z... zmienię mu kolorek na czerwony. Czemu nie? I dobra, chodźmy zrobić to, co trzeba. Bo ja tutaj potem se wrócę, bo po prostu poterdzenie larwane. Teraz nawet nie mam aż tyle miejsca, nie? Bo one troszkę zajmują tego miejsca, a to można sprzedać potem fajnie. Bliski łuka trupie cię, jak mi tutaj przyjdziesz poza odcinkiem i zabierzesz, ale nie wiem, czy ty będziesz widział ten znacznik. To jednak, no, fajnie sprzedać można przynajmniej teraz na początku, jak nie mam lepszych dochodów tutaj, nie? Jakie mi kwiatek uderzył, ale to nieważne. Okej, ten osad zabieram, bo to można na jakieś malutkie ilości nanitów przerobić, to zawsze się może przydać. Okej, zobaczmy. Tutejsze oceany wypełnia krew, nic z nich nie żyje, to same oceany żyją. Wielkie... wielopostaciowe formy życia, ogromne jak całe kontynenty, a może jest tylko jedna. Zadaję sobie pytanie, co ona je? Odpowiedzią jest chyba wszystko. Dom, 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 dom. Resztę zobaczycie w następnym odcinku. Nie no, żartuję. Taki ze mnie śmieszek, nie? Udało mi się znaleźć dowody, że kiedyś było tu życie. Po nagrywaniu przyjdę. Czyżby miejscowa fauna i flora popadła w hibernację, kiedy kontynent przychodzi ją zjeść, a potem wraca i zaludnia planetę, gdy ten się wycofuje? Czuję w mózgu szepty. Mam zdjąć egzokombinezon i się wykąpać. Przeanalizuj dane. Coś zostało zakodowane danych dawno zmarłego podróżnika. Na pewno mi się przyda w trakcie podróży. No to nanity. No 140. No może być, może być. Taka ilość. Ja bym zneutralizował roślinkę, która no nie lubi nas, nie? Ogólnie. Okej. Okay. Znajdź handlarza technologiami nuti narzędzi. No dobra. Czyli coś będziemy mogli kupić. Mam sobie zapisane to miejsce. Wrócę sobie do niego po rdzenie larwarne. Bo one się przydadzą. Ciekawe, czy będziemy jej kupić coś konkretnie, czy cokolwiek. Czy on nam jakby wskaże, co kupić. Zobaczymy. Albo się coś innego załączy. Nie wiem. Troszkę się, mam wrażenie, zmieniła ta fabułka.
od tego, co przechodziłem wtedy, jak ją dodali w Atlas Rises, cały ten wątek z Artemis, bo to już Atlas Rises było, pamiętam, jak to przechodziłem też na odcinkach i chyba na live, z tego co pamiętam. No serio, jakbym mógł, jakby mi działało no z OBS-a przechwytywanie, a nie z tego programu karty graficznej, to bym bym po prostu zrobił live'a, jak przechodzę tą fabułkę. Zapis by był dla osób, które na przykład no, nie mogą sobie zagrać, a chcą stać chociażby fabułę, bo takie by się znalazły. I tyle. I bym mógł jakby więcej jakby zrobić na wizji. A odcinki mnie trochę czasowo ograniczają, szczególnie w tej grze. Potem jest tylko montażu sporo, więc myślę, że zrobię maksymalnie jeszcze troszkę tam, nie wiem, tego co będzie trzeba, zależy też co to będzie, nie? I też będą się kończyć odcinek, bo też troszkę montażu mnie czeka jednak, no. Staram się z tym montażem jak mogę w tych odcinkach, chociaż poprzedni był mniej montowany, bo tam nie było szczerze potrzeby, tutaj troszkę będzie jednak, nie? Bo tutaj jest dużo latania, dużo wszystkiego, trochę też informacji na początku, więc też to, że kamerka będzie duża, dlatego ją specjalnie tak poszerzyłem. Kradę teraz, widzicie, w wersji tej kwadratowej takiej, a jak do was mówię, coś takiego, czy przekazywałem, to była w takiej pełnej, żeby to ładnie wyglądało. Wiem, że kamerka ma troszkę słabą jakość, ale na razie nie będę miał lepszej, bo po prostu nie jest wydatek pierwszej potrzeby, nie? Taka kamerka. Są dużo ważniejsze rzeczy. Jeżeli chcecie mieć przedpremierową Need for Speed'a hit, to są ważniejsze rzeczy, ale dobra. Nie wiadomo, czy się to uda. Dobra, intrus, jakaś broń do... Wszystko strasznicy będzie. Tej część słów nie rozumiem, ale i tak kilka jest przetłumaczone. Okej. Okay. Handlarz technologiczny chętnie pokazuje mi nowy asortyment. Ma potężną modyfikację dla mojego mutnierzenia. Zobaczymy, co to będzie. Zaoferuj klastery nanitowe. Wow! Ale potężne! Kurde! Ale to jest potężne, patrzcie! Patrzcie, jakie to jest potężne! Moduł błyskacza C! Jakie to jest potężne, po prostu, no! To nie macie pojęcia, to... Przecież tym, jak pierdulne, to... Nie, to po prostu zniszczę dwie jednostki kroczące strażników naraz, po prostu, nie? Kurde! Ja mam to w kombinezonie instalować? Coś tu mi nie pasuje! Mogę to... A, dobra, teraz mogę. No dobra! Zobaczymy, co to da. Bym za to 60 nanitów coś lepszego kupił, też chcę. Szybko strzelność plus 1%. Ja pierdzielę. Gdybym jeszcze błyskacza używał, nie? Jak ja używam blastera rozproszonego i oszczepu, rozbłysku. Są dwie fajne bronie. To na dystans, to na blisko, nie? Ja pierdzielę, ty! Apollo, co ty... Apollo, co ty... Co ty brałeś przed tym, zanim się kontaktowałeś ze mną, bo... Tak naprawdę to 60 nanitów mogłyby lepiej zainwestować niż ulepszenie, które mi o 1% przyspiesza szybkostrzelność tylko. To jeszcze w błyskaczu, którego nie używam teraz prawie w ogóle, mam te inne. No dobra, zobaczymy co nam powie. Nie czeka cię samotność, nie dany sygnał w ogóle. Znam cię, istota podróżująca, wiem gdzie byłaś, wiem dokąd zmierzasz. Okej. Okay. Kropeczki. Syt, kropeczki. Nie trzeba się spieszyć. Zapytajmy, kim jest. Kurde, jakiś... Nie wiem... Dziwny nieznajomy. No super. Słabego neta tam mają, nie? Znajdziesz nas, gdy nadejdzie pora. Okej. Okay. A ja chcę z Apollo pogadać, spytać się, czemu on chciał, żebym takie gunwo kupił. Owa! O! Będzie opierdziel, nie? Wszystko gotowe, przygotuj się, bo to nie będzie łatwa praca. Nie będzie łatwa... Nie byłaby łatwa praca, jakbym miał tylko błyskać i miałbym dostać takie ulepszenie. To tak, jakbym go prawie miał nieulepszone. Apollo. Ty. Dobra. Możesz przez dłuższy czas nie odwiedzać swojej bazy. No, spoko, spoko.
tam poczeka sobie, nie? Świetnie, w takim razie zaczynamy polowanie! Na twojej planecie udało mi się wykryć obiekt korwaksów. Zdradziły go zakłócenia swoich... Jest... okej. Syntetycznie wyglądają szpiegostwo. Zwróć uwagę, Paul, że jest mechaniczny. Nie jestem mechaniczny, urodziłem się tak jak i ty. Ale to nie jest świat ciała. Mój mózg reszta organów został przeniesiony do tej powłoki. Oto kim jesteś. Czekaj. Zapytałem się go, co się stało. Kiedy nadeszła pewnie chwila, zemściłaś. Zemściłem się, to powinno ci wystarczyć. A, to taki... To ten... Ta historia trochę jak z Grievesem, nie? Pewnie. Ciszeń Grievesa potem jednak zabili przecież. Dobra, zacznijmy od hipotezy, że strażnicy używają tych portali, aby się przemieszczać. Jak je aktywują, musimy to zaobserwować. Musimy ich przyciągnąć. Najlepiej będzie to zrobić, atakując fabrykę korwaksów. To mechaniczne istoty, tak jak strażnicy, mają bardzo wiele wspólnego. To nie może być przypadek. O nie. Wejdź do fabryki i włącz się do terminala. Jeśli zyskamy jakieś dane o strażnikach, będzie świetnie. Jeśli nie, przełamy ich wystarczająco wielu, aby namierzyć skoki energetyczne na twojej planecie. Odkryjemy te portale w Trimiga. Dobra, zakończ komunikację. Myślę, że tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo już mam prawie godzinę, no chyba że gra nas zmusi. Dobra, otrzymano sporządzenie, czyli nie muszę teraz tego robić. Ja dla pewności przełączam misję nawet na badania społeczności, żeby nie zrobić nic przez przypadek, nie polecieć tam czy coś. Poza odcinkiem. I ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tak jak mówiłem, zostawcie tą łapeczkę, nie? I wszystko to, co mówiłem na początku, macie komentować, subskrybować, wszystko robić, nie? O, że się zmęczyłem jednak, takie bycie energicznym na odcinkach męczy trochę, jak ma być szczery. I na następny raz sobie dam troszkę niżej kamerkę. O, na przykład tak. Nie, teraz jest za nisko. Na przykład tak. O! Czemu ja tak od razu nie miałem, tak przez cały odcinek tak dziwnie, że... Coś tak... Wiem, dobra. Nie wygłupiam się już. Serio. Nie pomyślcie sobie, że coś brałem czy coś, tylko po prostu chciałem te odcinki prowadzić energicznie. Naprawdę... ciężko jest, ale staram z siebie wykrzeszać jakieś resztki energii, radości i wszystkiego ogólnie. To co? Trzymajcie się i cześć! Hej, hej!